W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miesiąc z Maryją. Dzień 22. Matka umiłowanego Mistrza. Gdy on to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Lecz on rzekł: tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 11, wersety od 27 do 28. Pewnego dnia rozeszła się wieść o tym, że Herod wtrącił do więzienia proroka Jana Chrzciciela, po czym go zamordował, nakazawszy ściąć mu głowę. Jak wielki musiał być smutek Maryi. Może nawet pragnęła odwiedzić w strasznym więzieniu syna swojej krewnej. Może udało jej się chociaż posłać mu jakieś słowo pokrzepienia? Nie wiemy tego, lecz z pewnością była z niego dumna, bo oddał życie w obronie prawdy. Jan Chrzciciel wypełnił do końca swoją misję poprzednika, wypominając Herodowi i jego rodzinie życie w zakłamaniu. Jan Chrzciciel, podobnie jak Maryja, przez całe życie mówił Bogu fiat: oto jestem, tak, w obliczu trudnej misji, jaką z odwagą wypełnił aż do męczeństwa. Ten prorok przygotował serca ludzi na przyjście Jezusa i Jezus go za tę posługę uczcił. Spośród swoich uczniów Jezus wybrał 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Nazwał ich apostołami, czyli po grecku posłanymi. Apostołowie byli jakby głosem Jezusa. Chodzili po wioskach, głosząc dobrą nowinę i uzdrawiając chorych. Dla Maryi byli jak synowie, dlatego wyczuwała ich radości i wewnętrzne zmagania, jakie toczyli w obliczu wymagań stawianych im przez Chrystusa. Jej przykład i macierzyńska pomoc były dla nich wielkim wsparciem. Nazywamy Maryję królową apostołów i królową proroków, chociaż podczas swojego ziemskiego życia nie wygłosiła publicznie żadnej nauki i nie dokonała żadnego cudu. Jej rola była inna, gdyż z całym swoim życiem i całą swoją osobą głosiła nadejście Królestwa Bożego i była znakiem powołania każdego z nas do świętości. Ponadto również dzisiaj świadkowie Ewangelii idą za przykładem Maryi, wspierani jej miłością i nieustanną modlitwą w głoszeniu Chrystusa Zbawiciela wszystkim narodom. Jezus czynił czasem dyskretne aluzje pod adresem swojej matki, szczególnie w przypowieściach, na przykład kiedy mówił o przyjmowaniu ziarna Słowa Bożego na dobrą glebę swojego serca, która wydaje obfite owoce. Również wszystkie błogosławieństwa skazania na górze dotyczą Maryi, która była uboga sercem, cicha, płacząca, łaknąca i pragnąca sprawiedliwości, miłosierna, czystego serca, wprowadzająca pokój i prześladowana. Pewnego dnia jakaś kobieta z tłumu, słuchając Jezusa, wyraziła się z podziwem o tej, która wydała go na świat. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Jezus skorzystał z tej pochwały, żeby skłonić lud do głębszej refleksji i rzekł, że błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Była to niewątpliwie publiczna pochwała matki, jej piękny portret, który otrzymaliśmy jako wzór doskonałego ucznia Chrystusa. Macierzyństwo Maryi nie ograniczało się tylko do fizycznego wydania na świat Jezusa. Maryja do tego stopnia przyjęła słowo, że stało się w niej ciałem. Dzięki swojemu całkowitemu zjednoczeniu z wolą Bożą nie tylko wydała na świat jednorodzonego Syna Bożego, lecz stała się matką wielkiej rzeszy Jego uczniów. Jezus przypomina, że my także możemy mieć udział w duchowej płodności. Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Wieść o Jezusie rozchodziła się coraz szerzej, tym samym coraz bardziej znana była Maryja, chociaż wcale tego nie oczekiwała.
Jej pokora była tak głęboka, że nie szukając żadnych względów, pozostała dyskretną służebnicą pańską, milczącą i rozmodloną bez najmniejszego cienia pychy. Matka Jezusa szła dalej swoją drogą wiary, promieniejąc prostotą i dobrocią. Pokornie zgodziła się na to, by teraz inne niewiasty, w żadnym razie niedoskonalsze od niej, troszczyły się o jej syna. Zaufanie do drugiego człowieka jest jednym z darów Ducha Świętego, którymi była przepełniona. Święty Łukasz przedstawił nam te kobiety, a było z nim 12 oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło 7 złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia. Dbały o ich codzienne potrzeby i gościły w swoich domach, gdy przebywali w pobliżu. Cóż to za dziwny pochód niewiast przemienionych łaską? Kościół nazwie je świętymi kobietami. Najbardziej znane jest nawrócenie Marii Magdaleny, nazwanej tak dlatego, że pochodziła z Magdali. Jezus uwolnił ją od 7 złych duchów i zaczęła nowe życie, ucząc się zaspokajania swojej potrzeby miłości w sposób prawy. Była w gronie tych, którzy chodzili z Jezusem, na pewno też poznała Jego niepokalaną Matkę. W kontakcie z Maryją dawna grzesznica radykalnie się zmieniła i stała się jej bliską przyjaciółką. Dziś czcimy ją jako świętą Marię Magdalenę, gdyż jej serce zapłonęło miłością do Jezusa i pragnieniem, by inni też go miłowali. Wśród kobiet z bliskiego otoczenia Jezusa była też żona Zebedeusza, matka apostołów Jakuba i Jana. Była też Salome oraz Marta i Maria, dwie siostry Łazarza, a zapewne też inne niewiasty. Wszystkie one przez to, że naśladowały Jezusa, stały się też bliskie Jego matce. Mieszkając w różnych miejscowościach, spotykały się tylko z okazji większych świąt w Jerozolimie. Ich przyjaźń z Maryją wydała piękne owoce. To właśnie te kobiety będą towarzyszyły Maryi u stóp Jezusowego krzyża. One też będą pierwszymi świadkami zmartwychwstania i aktywnymi członkami rodzącego się Kościoła. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia rozważamy w trzeciej tajemnicy światła Różańca Świętego, ponieważ Maryja była przez cały czas zjednoczona sercem ze swoim synem podczas jego publicznej działalności w Galilei. Dla wszystkich, którzy przyjmowali Jezusa, ona była najdoskonalszym wzorem. Modlitwa. Dziękujemy Ci, Panie, za tych, dzięki którym otrzymaliśmy Ewangelię. Maryjo, jesteś dla nas doskonałym wzorem tego, czego Jezus nauczał. Dzięki przyjaźni z Tobą pragnę stać się żyzną glebą, która wyda dobre owoce przez słuchanie słowa i wprowadzanie go w moim życiu. Wspieraj głosicieli Ewangelii, szczególnie kapłanów, aby ich słowa dotykały serc i były zgodne ze świadectwem ich osobistego życia. Proszę Cię też, abyś wszystkim, którzy usłyszą choćby kilka słów nauki z ich ust, uprosiła u Boga łaskę postanowienia, by z miłości pójść za Jezusem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, która wspierasz głosicieli Ewangelii między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, który dał nam Ciebie za wzór swojego ucznia. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.